Hej siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Ori na moim kanale. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie, tutaj mieliśmy ognisko. Tutaj mam jeszcze kuleczkę. Gdzie ona może być? To może najpierw sobie właśnie, o. Widzicie, jednak to piórko nam się przydaje. I to dosyć bardzo, tak bym powiedział. Gdzie to może być? Ciekawe. Wygląda na to, że gdzieś w tym regionie. Czy to jest tam z tamtej strony? Ciężko powiedzieć, jak się tam dostać. No dobra, mniejsza o to. Tam na dole. To wam pokażę w sumie. Tam na dole mam to ognisko. Piórkiem sobie odpalamy ognisko. Lecimy na górę. Robimy taki myk. Tutaj mamy jakiegoś ziomeczka, który nam tylko takież tam zwykłe informacje mówi. Pozwolił nam wejść, słuchajcie. Tutaj mamy kolejnego mokiego. Masz szczęście, zazwyczaj... Kolejka po zupę jest bardzo długa. Mówiła, że tutaj jest jakaś łowczyni mokich i ona chce ich zjeść, tak samo ich zupę, więc zupę muszę mieć dobrą. Czasami ciągnie się aż do miejsca, gdzie stoi grom. Ale na taką zupę warto czekać. Taka ciepła, taka kremowa. No dobrze. O. A ten? Kto to? Ach, ty musisz być Ori. Witaj, witaj. To wielki zaszczyt duchów w mojej kuchni. Wybacz, trochę tu chłodno. Usiądź sobie w cieple przy kominku. Ja? Zimno towarzyszy mi już od dawna. Przez zepsucie dawno temu zamarzł mój stary dom w ostoi Baura. A poza tym w tych zamarzniętych wodach pływają najlepsze ryby. Trzeba tylko dostać się pod lód. O! Tam mamy umiejętność, już idę na dole. Każdy gość może liczyć na ciepły kąt i miskę strawy. Przynajmniej tyle mogę dla was zrobić w tych mrocznych czasach. A, nie, to jednak do zupy wskoczyć mu nie możemy. Znaczy, no, może to i dobrze. Czyli tędy możemy dostać się do Baura. A jednak. Coś mi się wydaje, że to jeszcze nie koniec tego pomieszczenia. To wszystko jakoś, wiecie. No właśnie. No dobra. Być może przekombinowałem i tam faktycznie nic nie ma. Na pewno tam mamy to ogniwo. To jest chyba ogniwo energii, nie życia. To jak się tam dostać do tego? To już byśmy gdzieś mieli odkryte tak naprawdę. Być może jest to z drugiej strony tego drzewa. No dobra. No dobra. Szkoda czasu tutaj marnować na takie pierdoły, więc lecimy dalej. Czy ja mogę w jakiś sposób jeszcze... Może moim piórkiem coś tu mogę zrobić? Nie. Jednak mogę! Wow! Wiedziałem, że chciał przypieprzyć. Ty gnojcu. O. Do spania. Dobra. Ziomka mamy z głowy. Ewidentnie, żeby się tam dostać, potrzebujemy... A być może moja umiejętność została związana z młotkiem.
Ta związana z młotkiem. Nie, nie kruszy lodu. Ewidentnie lodu nie kruszy. Ciekawe. Bardzo ciekawe, jak ja miałbym się tam niby dostać. A właśnie tak, o. No i świetnie. Tutaj możemy wykorzystać nasze piórko, na to wygląda. O ty gnojcu! Jest dosyć ryzykownie, że tak powiem. Tylko teraz tak, tutaj mamy to odkryte, tam w dół. Pewnie gdzieś tam w przyszłości jakoś będziemy mogli dotrzeć. Tutaj już mamy runę. Ja bym wolał jednak sobie trochę pochodzić może o... Gdzie będzie kolejna runa? 4 runy mi są potrzebne. Tutaj w górę. Zazwyczaj te runy nie są jakoś... Dobra, zginąłem. Jak ja mogę rozpierdzielać ten lód? To jest tutaj, nie. Tutaj mogę iść. Ja podejrzewam, że ewidentnie umiejętność, której potrzebuję. No tutaj mamy trochę blasku. Tu mamy drugą runę. To nie jest jakoś łatwe do zdobycia tak naprawdę, latając tutaj w tym wszystkim. No właśnie. Nie jest takie łatwe do zdobycia, latając w tym wszystkim. Może zamiast młota wezmę sobie odnawianie życia na razie. Odnowimy sobie trochę życie, no bo many faktycznie mam pod dostatkiem. W złym kierunku? Tak, wychodzi na to, że w złym kierunku poszedłem. A, jeszcze czego wam nie mówiłem, to odpaliłem sobie umiejętność oddychania pod wodą. Ale pieprzony. Chociaż aż tak dużo, to on mi nie zabrał życia na szczęście. Ten mi trochę zabrał. Tamtej runy jeszcze też nie wyłapałem? Jak to nie? Czy ja to muszę zrobić wszystko na jednym HP? To mamy 4. Dobrze, i teraz? No przed siebie. Czyli tego misia, Baura, możemy sobie ominąć, na to wygląda. No i pięknie, lecimy sobie do lodowej krainy. Nie wszystkie rzeczy jestem w stanie tutaj oczywiście też odgadnąć i odkryć. Aktywować piedestał. Trochę zamarznięty, no ale jest. To fakt. Nagroda za wyzwanie. No gonitwa duchów, tak? Nie? To już koniec tej naszej wycieczki tutaj? Gonitwa duchów. Gdzie, jak to się tutaj prowadzi teraz? No tak, no będziemy musieli latać, oczywiście, oczywiście. Jeszcze runy wszystkie znaleźć. Ciężki temat. Czyli jednak Baura trzeba będzie obudzić. No ja tutaj gonitwę duchów sobie podejmę. Aj, dobra.
Tak naprawdę to ja powiem szczerze, że wolałbym się kierować już do wyjścia. A wyjście było w tym kierunku. Dajmy sobie spokój z tą gonitwą duchów. Dla kogoś kto chce, no to oczywiście wiadomo, bardzo fajne urozmaicenie, ale... No dobra, koniec czasu. Wyjdź. Powinno mnie tutaj przenieść, no ale niestety nie przeniesie. Ciężki orzech do zgryzienia, niestety, moi drodzy. Tam mamy tylko gonitwę duchów. Ten się cholera zrespił. Gień pierdzielony, ty chamie. Jak mógłbym móc, jak chciałbym tak naprawdę w jakikolwiek sposób coś tutaj rozmrozić? O, to jest pytanie, wiecie. Tylko czy ja to mogę jakoś rozmrozić? Tam ewidentnie mam jakąś umiejętność. Tylko że bez jakiejś umiejętności do rozmrażania lodu, to raczej średnio bym powiedział. Ten nasz ziomuś jest tutaj. Ja sobie wziąłem to pływanie tak naprawdę. Zgadza się, gdzieś tutaj miałem tą umiejętność, sobie wykupiłem. To było w kamienia? Rodeo. Energia. Ja tego nie wykupiłem. Ej, może ja tego nie wykupiłem, albo mi się gra nie zapisała. Pokaż. Nie. Umiejętności. Podwodny dech. Szybki strażnik. Gwiazda. Wykorzystuje energię, rzuca gwiazdą, która do ciebie powróci. Pożoga. Wykorzystuje energię, wybuchnij błękitnym płomieniem i zadawaj obrażenia od ognia przy atakach. A to? Piorun. Wykorzystuje energię, rzuć potężną świetlną włócznią. Wykorzystuje dużo energii. Czy pożoga? Jak działa pożoga? Trzepot. Weźmy sobie pod Y. I zaraz zobaczymy, czy pożogą jestem w stanie to... Może rozwalić w jakiś sposób. Chociaż wątpię, powiem szczerze, no ewidentnie... muszę się tam jakoś dostać, tak? Nie, nie, nie da rady. Nie da rady. Dobra, idę sobie sprawdzić teraz, co z tym naszym Baurem. O, i mamy ognik. Ognik nam wyskakuje. Wchodzimy na terytorium wielkiego Baura Ori. On tam śpi, zmęczony długą zimą, która zepsucie sprowadziło na tę krainę. Lecz pamięć lasu przechowuje w sobie wspomnienia wiosny. Może uda nam się przypomnieć ją również Baurowi, o ile go obudzimy. O ile go obudzimy? Trzymaczko, stoję tu i... A niedźwiedź ciągle śpi. Może połaskoczę go jeszcze raz, jeśli znajdę coś większego niż... No dobra. Młotkiem? Nie, nie jestem w stanie go... No czym ja go mam tutaj połaskotać? Ej, zobaczcie, możemy korzystać z umiejętności. Ej, piórkiem, piórkiem! Bo wcześniej spotkałem jeszcze jednego Mokiego, który mówił, że kiedyś ktoś tam wykorzystywał piórko do wybudzania kogoś.
A, pięknie, dobra. Baur wstał. Tylko... A nie, on sobie śpi po prostu dalej, tylko że kawałek obok. No spoko, dobra. Pytanie. No teraz mogę przejść po nim, ale... Pytanie moje jeszcze jedno jest. No tu już nie mogę. Dobra, czyli jeszcze Baur będzie sobie tutaj dalej kimał, ale idziemy... Zobaczymy, co nam ten Moki powie. A, już widzę tam. Tam był kamień na górze. Trzeba go będzie zrzucić. Co nam powie ten Moki tutaj? Nie ma go. No to dobra, skoro go nie ma, to on sobie pewnie też już poszedł. Czyli Baura musimy obudzić piórkiem. Spoko. Teraz tak, tutaj. No właśnie, no gdzie my tutaj możemy pójść, wiecie, tak naprawdę? Trzeba sobie zbadać trochę te tereny. Dobra, młotkiem się tego nie rozwali, ale już widzę, że chyba będziemy mieli... Właśnie. Taką możliwość. No, zgadza się. Ło! Dobra, to jest jakieś siedlisko komarów. Wow. Te kolce też mi zadają obrażenia. Teraz pytanie. Ja jestem w jakikolwiek sposób w stanie to rozdupczyć. No chyba nie. Przynajmniej. Na razie nie mam takiej umiejętności. Dobra, przed ryjem Baura rozwalamy sobie przejście. No i ewidentnie o to chodziło chyba. No mi już nie do końca o to. A to ciekawe, jak się tam mogę dostać? Dobra. To teraz druga sprawa. Jak stąd wyjść? A mamy gorlecką rudę, to fakt. Potrzebna nam jest umiejętność do odblokowania. Jeszcze raz. Dobra, tutaj sobie przejdziemy. Nie chcę zginąć. A tu jeszcze mamy życie.
Aha, dobra, czyli gdzieś będzie dźwignia. To się... A, nie chcę stąd spaść. Dobra, i tutaj już widzimy naszego przyjaciela Plujka. Grubo. A, tam jest dźwignia, dobra, mamy dźwignię. Mamy dźwignię. Dobra, siemaneczko, witam was w dalszej części. Jak widzicie, trochę się przenieśliśmy w sumie stąd, aż tutaj, no bo tak naprawdę odnoszę mega ogromne wrażenie, że brakuje Oriemu jakiejś umiejętności. Z racji tego, że no, miejsca na te umiejętności mam całkiem sporo. Tak jak mówiłem, kupiłem sobie wcześniej oddychanie. Kurde! Aaaa! Ja pierdzielę, no chciałem to zrobić jak należy, ale się nie udało niestety. Dobra, odkryłem, że tam w bardzo, bardzo fajny i łatwy sposób właśnie. Aaaa! No niewiele brakuje i sądzę, że to właśnie o to chodzi, żeby wykorzystać tego stwora, albo tamtego, albo nawet rybę. Tylko teraz nie zginąć. Priorytet. Ale się udało. Dobra. Na dole mamy życie. Nie. Dobra. Ten ominięty, ten ominięty. Wow. Tu ewidentnie też trzeba coś w tym stylu zrobić. Prosto w paszczę. Prosto... Nie wierzę. Nie wierzę, że to aż tak daleko cofa. To jest niemożliwe. Dobra, ty strzelaj. Ziomuś. Ej, nie no, muszę iść po tą rybę. W sumie ryba. Rybą to załatwiliśmy, tak? Chodź kolego ze mną. Proszę. Idziesz? A dobra, złapał przynętę, złapała, znaczy się. Ja pierdzielę, nie wierzę. Pięknie to zrobiłem. Pięknie, dobra, to jeszcze raz. Chodź, chodź, nie wstydź się. No? Chodź, nie wstydź się. Nie no, no masakra jakaś. Mordę. Naprawdę to potrafi być czasami dosyć ciężkie do ogarnięcia. Wbrew pozorom może się wydawać, wiecie, łatwe, ale tak też nie jest czasami. No kurde, dlaczego ta ryba nie chce
za mną płynąć. No tak, ugryzła mnie tylko, no dobra, spoko. O, złapała przynętę? Chyba tak. Dobra, to próbujemy. Raz jeszcze. Dobra, mamy to. Mam skok. Czy oni może sobie tutaj bezpiecznie stanąć? Tak. Odnowimy sobie życie przy okazji. Wykorzystując nasze skille oczywiście. Uii, dobra, spokojnie. On nam nic na razie nie zrobi. I tutaj tak jak mówiłem, że trzeba będzie wykorzystać jego strzał najprawdopodobniej. Ale to było za słabe. A to było znowu za bardzo. Na szczęście, chyba że... Nie. Tak tego zrobić nie mogę. No, mało brakowało. Pięknie. Dobra, i mamy kolejne ogniwo. Fragment ogniwa zdrowia. Bardzo fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Teraz jeszcze ich jedna sprawa mnie, że tak powiem, wręcz martwi. Dobra, małe obrażenia zadane. Czy ty, ziomeczku, nie jesteś w stanie nam otworzyć gdzieś tutaj przejścia? Bo jak ja mam stąd teraz wyjść? Oto jest pytanie. Bardziej. To możemy rozwalić, ale chyba z tamtej strony tylko. A nie, z tej strony możemy rozwalić. No to dobra, rozwalimy się z tej strony. Nie strzeliłem, że możemy to rozwalić z tej. No tutaj bez tego skoku ciężko by to było załatwić. Lecimy sobie tutaj. Czy my coś tutaj będziemy mieli ciekawego do ogarnięcia? Jakiś blask, cokolwiek takiego? Nie, nic takiego tutaj nie ma. Tutaj jest nam potrzebna nasza umiejętność młota. Nie, pod B. Mi się już mylą te umiejętności. Trochę chyba tego już mam za dużo. Nie no, żartuję oczywiście. Tych umiejętności nigdy za wiele. To wiem, jak musimy zrobić. Dobra, spokojnie. No ale czy ja tutaj mogę jeszcze gdzieś? No, pewnie w wodzie. Nie, w wodzie nic nie ma. Kurde! Nawet nie próbuj mi ginąć teraz, Ori. Dobra, no idziemy tu, tu. W miejscu, w którym od dawna próbowałem się tak naprawdę znaleźć, ale nie bardzo wiedziałem jak. Dobra, już wiem, gdzie musimy iść, to na pewno. Dostałem w czapkę. Tutaj mamy kolejną kuleczkę. Fragment ogniwa energii. Odnoszę wrażenie, że dosyć dużo tych ogniw energii już sobie ogarnąłem podczas tutaj jakiejś tam eksploracji, tak naprawdę. To by mi się przydało. Odnowić sobie życie, to na pewno. I z tego możemy korzystać, w końcu to nasza umiejętność.
Dobra, tych. Uuu. Co? Nie wierzę. Nie wierzę. No prawie mi się udało, nie? Dobra. Prawie mi się udało złapać to ogniwo. Gdzie by się tutaj teraz teleportować? No ewidentnie muszę się tutaj teleportować. Dobra. Dobrze więc, jestem w miejscu, gdzie, tak jak mówiłem wcześniej, najprawdopodobniej będzie nam potrzebne piórko naszego kół. Jak miło. Dobra, udało nam się. Czyli... O, tu nie możemy skakać nawet. Coś będzie... Jakaś cutscenka. Gdy światło wierzby się rozproszyło, siła lasu upadła tutaj. O, właśnie. Będziemy mieli... Jego obecność uruchomiła rozlewiska przed zepsuciem. Lecz musimy go szybko znaleźć. Ori, jego światło nie przetrwa długo. Dobrze, więc na szczęście czasówki nie mamy. Hop. Życia trochę sobie ogarniemy. No tutaj mamy. Ale, tutaj jeszcze mamy tyle rzeczy nieodkrytych. Zobaczcie, tutaj drogę w tą. No, no cóż, no, trzeba iść dalej. Na szczęście ja mam tą umiejętność, dzięki której mogę sobie pływać. Zgniotło mnie. Ciężko może być. Ja pierdzielę. Chyba nie jestem w stanie tak tego ogarnąć. Chyba, że tym. Nie, to mi daje tylko tlen. Jak ja to mam przejść? Znowu mnie, Ori, zaskoczyłeś. No dobra, nie, nie będę sobie tym teraz dupy zawracał, bo... Za cholerę, nie wiem. No tak, nie zdążę. Jakieś, nie wiem, chyba że jakaś umiejętność... szybszego pływania... by mi była potrzebna, ale... Zdarzyło ci się widzieć kwoloka? Mówią, że przybył na rozlewiska. Jednak nie mogę go znaleźć. To miejsce jest większe niż mi się wydawało. Kwolok jest mądry, potrzebuję jego rady. Dasz mi znać, jeśli go znajdziesz? Mądrość kwoloka, nowa misja. Znajdź kwoloka i przekaż zebrane informacje. Udało się znaleźć kwoloka? Szukałem na wschodzie. No dobra, to jak znajdziemy kwoloka, to będziemy w stanie ci pomóc. Nasz drogi przyjacielu. Gin Frenzlu. Dobra, no teraz wodę możemy sobie eksplorować. Więc grzechem by było... wow. Nie skorzystać, tylko... Jak te prądy pokonać? Dobra, darujemy to sobie chyba powolutku, bo... no mówię, ewidentnie brakuje mi jakiejś umiejętności. Dawaj te... bąbelka. Dobra, tu jesteśmy. Tam widać, że... tu jakaś dźwignia będzie nam potrzebna. Czy grzmotem jesteśmy w stanie to rozdupczyć? No pewnie, haha. Pięknie. Czy coś jeszcze? Nie. A, to te bąbelki ogólnie możemy rozwalać.
Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz. Nie! Ale wafel cholerny. Bardzo brzydko z jego strony. A tutaj mamy coś takiego. Ej, ale widzieliście ogólnie? Że ja chyba mogę się złapać tego bąbelka. Dobra, czekamy znowu na kolejną bańkę. Nie to. Za wcześnie. O, na tą bułeczkę też możemy skoczyć. Pierdzielone. Dobra, no to wiemy, co trzeba zrobić. Trzeba będzie tam jeszcze wskoczyć, tak? Nie do końca to miałem na myśli. Ja nie mogę. Powiem szczerze, że staje się to coraz... trudniejsze. Dobra. Tym bardziej, że manipulacja tymi moimi umiejętnościami już jest po prostu nieunik... O, jeszcze pękła ta bańka. Czyli ona ma jakiś termin przydatności, ewidentnie. Teraz trzeba poszukać tylko tej dźwigni, o której mówiłem, że na pewno gdzieś się będzie znajdowała. Pięknie. Chciałbym życie. Pod tym B będę sobie właśnie chyba miał takie umiejętności, z których mogę skorzystać. Nie o to mi chodziło. Dobra, od kiedy mam możliwość bicia? Tych cholernych szkodników. No i co dalej? Grubo. Nie udało się. Jeszcze spadłem do samej wody. No ja nie mogę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No mówię, tutaj są momenty, w których możemy naprawdę utknąć na dosyć długo. Niestety. Bańkę możemy przepchnąć, no dobra. No tak. Teraz znowu tam trzeba doskoczyć. Dobrze, że te bloby się tam nie zrespiły. Z drugiej strony, nie muszę skakać tam z tego poziomu. Mogę tutaj skoczyć z tego poziomu i spróbować się tam właśnie wybić do góry. No nie wierzę. Dobra. Ciężki klimat Oriego mnie tutaj dopada, widzę. Wiedziałem, że nie dam rady, nie? No kurde, wiedziałem! No teraz to pięknie dałem radę. Bez dwóch zdań. Chociaż tyle, że nie jesteśmy w tamtym zasranym miejscu. Ale drugi problem jest taki, chyba że sobie wezmę pod B
właśnie. No i dobra, to mamy załatwione. Przynajmniej tyle. Dajemy sobie życie z powrotem. Oj, no muszę tam na górę wskoczyć, jakby nie było. Zastanawiam się, czy to ma jakieś znaczenie. Czy ta, rozmiary tych baniek. Dobra, teraz podejście numer 2. Albo numer 3, czy numer 4. Już tracę rachubę tutaj w sumie. Bo Ori od nas całkiem sporo wymaga. Ależ to było piękne. Dobra, udało się otworzyć to cholerne przejście. Z tym, że tak jak mówię, cały czas mi się wydaje, że potrzebuję jakiejś nowej umiejętności łapania się czegokolwiek innego lub jakiejś manipulacji może falami wodnymi. Brzmi to trochę jak takie teorie spiskowe z dupy, ale no co zrobić. Coś takiego mi się wydaje, że będzie mi ewidentnie potrzebne. Tutaj, tego sobie nie odkryłem. Tu jeszcze mamy gdzieś gorlecką rudę. I tam też. Do tego tak nie zostawimy, słuchajcie. Tam wcześniej mamy gorlecką rudę. Ewidentnie, tak jest. Dobra, to ja już chyba wiem, na czym to ma polegać. Dobra, gdzie jest moje piórko? Trochę za bardzo. Trochę za bardzo tam przesadziłem z tym piórkiem. A, łap się! Przydałby mi się strażnik. Mam strażnika. Mówiłem, że dam radę. Pięknie. Gorlecka ruda. Następna do kolekcji. Mamy szybowanko. No tak, spokojnie. Nie. Bo to może nas zgubić czasami. Dobra, tutaj tą gorlecką rudę mamy ogarniętą. No dobra. Tam jak widzieliśmy, jestem w stanie sobie jakoś tam z niego wystrzelić nawet, nie? Trzeba by było poczekać, aż on się zrespi. Te cholerne gnojce ciągle wybuchają. No tym się aż tak wysoko tam nie wbije. Znowu kombinowanie po gorlecką rudę. Nie, dobra. To idźmy na razie tędy. Zobaczymy, co się z tym jeszcze wymyśli. Okej. Okay. Tam jest jakaś umiejętność, tak jak mówiłem, że coś tam będziemy musieli sobie zdobyć. Przytrzymaj LB. No dobra, to tu już wiemy, o co chodzi.
mamy ogarnięte, ale... To mnie zastanawia. Tu mnie. Tutaj widać, że musimy się tam dostać z tej drugiej strony. A to tutaj też nie będzie jakieś łatwe. Aby użyć trzepotu, przytrzymaj LT i przypisz go. No, no, no to wiemy, wiemy, dobra. Za wcześnie chyba to robię. Znowu zrobiłem za wcześnie. Ale to nie zmienia faktu, że ja za cholerę nie jestem w stanie tam się w taki sposób dostać. Dobra, słuchajcie moi drodzy, odcinek już trwa 36 minut. No także, tak jak mówię, może być tutaj dosyć problematyczne. Niektóre rozwiązania mogą mi sprawić sporo kłopotu z tego co widzę. Z drugiej strony, nie do końca musiałbym tam przechodzić w ten sposób. Dobra, ten mnie jeszcze wkurza. Spróbujmy jeszcze innego rozwiązania. Właśnie, takiego rozwiązania. Dobra. Dalszy ciąg oczywiście w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek i słuchajcie, jeżeli macie jakieś porady, to też koniecznie mi napiszcie w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej.